Witajcie. Zachęcam Was do subskrybowania moich kanałów w mediach społecznościowych. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o wnioskach z wielkiej warszawskiej afery śmieciowej. Pierwszy kurz opadł po głośnych zatrzymaniach i aresztowaniu ważnych osób przez sądy, bo oto prawa ręka Rafała Trzaskowskiego Włodzimierz Karpiński, niegdyś minister w rządzie Donalda Tuska, i przyjaciel Karpińskiego, niegdyś jego wiceminister w rządzie Donalda Tuska, Rafał Baniak, przebywają w areszcie pod zarzutami oczekiwania przyjęcia 5 milionów złotych w łapówce za, według prokuratury, ustawienie przetargów na odbiór śmieci w Warszawie. Wydawać by się mogło, że tyle osób w aresztach, decyzje sądów spowodują, że politycy Platformy Obywatelskiej co najmniej zdystansują się od swoich kolegów. Otóż okazuje się, że to nie nastąpiło. Dlaczego? Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to... Ja nie wyjdę. Ja tylko mówię o zasadzie. No. To mam się w dupie. Te słowa zostały nazwane przez media doktryną Neumana. Na czym polega ona? Jeśli jakiś polityk Platformy Obywatelskiej zostanie zatrzymany, aresztowany, to politycy Platformy Obywatelskiej nie będą się od niego odcinać, bo to jest dowód takiej solidarności. Ktoś mógłby powiedzieć cytatem z Młodych Wilków. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. To jest właśnie filozofia Platformy Obywatelskiej. I tak dokładnie było w tej sprawie. Teraz posłuchajcie, co już po decyzji sądu w sprawie Karpińskiego powiedział Rafał Trzaskowski. Ma pan wiarę w Włodzimierza Karpińskiego? Ja o tym mówiłem, że ja zaufałem Włodzimierzowi Karpińskiemu i dalej mu ufam. I niech... To, że mu ufał, to jest naturalne, bo chyba go zatrudnił, więc mu ufał. No ale przykładowo, gdyby robił coś na boku bez wiedzy Trzaskowskiego, no to Trzaskowski mógłby powiedzieć, no moje zaufanie do niego zostało nadwątlone. Rodzą się pewne wątpliwości. Ale nie. Trzaskowski powiedział, że on mu ciągle ufa. Czyli sądy aresztują Karpińskiego, Baniaka i inne osoby. Zarzuty korupcyjne. A Trzaskowski ufa. Ślepy jest na to, że ta wielka afera to nie jest tylko wymysł jakiejś prokuratury czy mediów. Nie. To jest bardzo wiele decyzji różnych organów procesowych. No, co najmniej wątpliwość mogło postawić, że coś jest na rzeczy, bo żeby kogoś aresztować, to trzeba mieć naprawdę poważne dowody. Muszą być poważne przesłanki, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Oczywiście nie przesądzając o winie, ale to jest już naprawdę jest bardzo poważny sygnał. Czy Rafał Trzaskowski był w tym osamotniony w Platformie Obywatelskiej? Otóż nie. Posłuchajcie Donalda Tuska. Tam z dawnych lat ówczesnego ministra Karpińskiego był dla mnie zawsze wzorem osobistej przyzwoitości i uczciwości, ale ja nie komentuję kwestii, które są w dyspozycji sądu i prokuratury. Ja jestem głęboko przekonany co do uczciwości i przyzwoitości Karpińskiego, ale ja... Co to się w ogóle dzieje? Kolejny niewinny z automatu, niezależnie jakie dowody się przedstawi, co się dzieje w sądach, bronią jak niepodległość. Teraz posłuchajcie Tomasza Siemuniaka. No ja mam bardzo dobre zdanie o Włodzimierzu Karpińskim. Pracowaliśmy razem w jednym rządzie, współpracowałem z nim jako posłem. Uważam go za człowieka uczciwego i przyzwoitego. A to panie pośle, i... wtrącę, pamięta pan o Sławomirze Nowaku? Też wiele osób miało taką opinię. Ale czy został skazany? Jeszcze nie, ale właśnie. Wiemy... Ciekawa konkluzja na końcu tego nagrania. Sławomir Nowak. Kilka lat temu Sławomir Nowak został zatrzymany pod zarzutami również korupcyjnymi. Nie wiem, ta korupcja to jakoś taka... jakiś zwyczaj, nie wiem, jakiś taki... Co w tej Platformie to z tą korupcją cały czas mają? Afery korupcyjne i mają już, nie wiem, chyba już połowa rządu Donalda Tuska okazuje się, że ma jakieś problemy z korupcją. Po latach oczywiście te sprawy wychodzą, ale no tak spojrzeć tak całościowo, zresztą taki artykuł w TVP Info jest, zachęcam do lektury, naprawdę może się człowiek przerazić. No i co jest z tą Platformą Obywatelską? Sławomir Nowak zatrzymany pod zarzutem korupcyjnym. Sądy go aresztują. I co zrobił w pewnym momencie Donald Tusk? Powiedział, że to więzień polityczny. Posłuchajcie. W celach politycznych. I że jedną z ofiar tej metody wykorzystywania aresztu i prokuratury jest Sławomir Nowak. Doktryna Neumana.
Zresztą Neumann sam odpowiada teraz przed sądem za, według prokuratury, ustawianie jakichś kontraktów w NFZ-cie, kiedy był wiceministrem zdrowia. O Grodzkim, który trzyma swój immunitet, już nie wspominam. Gawłowski, kolejny agent, że mam agent, bo jeszcze powie, że coś to podejrzewam, że jakiś tam agent służb, nie. Kolejny gagatek, który również ma zarzuty korupcyjne, tam chyba teściowa, czy ktoś tam z rodziny apartamenty w Chorwacji sobie kupowali. On tam, tacy obrotni ludzie. A takich zarobków oczywiście według prokuratury nie mieli. Dlatego tak to budzi wątpliwości, skąd te nieruchomości trafiły w orbitę osób bliskich Gawłowskiemu i wiele innych osób, szanowni państwo. Ale co jest najciekawsze w aktualnej sprawie Włodzimierza Karpińskiego, to jest to, że zaufanie Rafała Trzaskowskiego, najprawdopodobniej, zadałem mu takie pytanie, ale nie odpowiedział, również objawia się tym, że Włodzimierz Karpiński, oprócz tego, że jest prawą ręką Trzaskowskiemu, to mu te delegacje podpisuje za granicę. Teraz Rafał Trzaskowski jest uziemiony, bo nie ma kto mu podpisać delegacji swoją drogą. Ciekawe, jak rozwiąże ten problem. Ale jego prawa ręka jest aresztowana, dostaje połowę pensji. 10 tysięcy złotych. Trzaskowski może powiedzieć, że jest pracownikiem samorządowym Karpińskim. To, że jest zatrzymany, to jest domniemanie niewinności, więc no, tutaj takie są przepisy. Oczywiście mógłby go dyscyplinarnie zwolnić. Załóżmy, że nawet w tym przypadku Rafał Trzaskowski nie mógł nic innego zrobić, to 10 tysięcy musi wpłacać Karpińskiemu, mimo że jest w areszcie. Ale Karpiński jest jeszcze w dwóch strategicznych spółkach miejskich. W radach nadzorczych Metra Warszawskiego oraz spółki ciepłowniczej Veolia. Osobą, która go tam skierowała, na pewno do Metra Warszawskiego, co do Veolii jest to sprywatyzowany podmiot. Nie miałem czasu sprawdzić statutu spółki, ale wiele wskazuje na to, że to miejsce, które zajmował Włodzimierz Karpiński, jest zarezerwowane dla przedstawiciela miasta stołecznego Warszawy. Że skierował go tam Rafał Trzaskowski, ale ze stron internetowych tych spółek nie wynika, żeby miał zostać aresztowany. Co więcej, nie skusiły te spółki do dzisiaj, czyli nagrywam to nagranie 9 marca, do sądu wniosku o zmianę w organach. Czyli, że jak odwołali, jakby go odwołali, to by złożyli do sądu, proszę bardzo, on jest odwołany, na stronach widnie. No ciężko powiedzieć, że nie, na stronie informują, że jest członkiem rady nadzorczej. W sądzie nic nie wiedzą, żeby miał być odwołany. No i co? No wynika z tego, że Włodzimierz Karpiński nadzoruje metro i ciepłownictwo w Warszawie z aresztu i zarabia jeszcze na tym fajne pieniądze. To jest właśnie to zaufanie. Spraw jeszcze jest więcej, o których można mówić, ale mówię wam o tym z tego powodu, że jeśli okazałoby się, że faktycznie te wszystkie łapówki były wręczane za te kontrakty śmieciowe, a w Warszawie podwyższono w ostatnich latach gigantycznie ceny za odbiór odpadów, szczególnie jeśli jesteście mieszkańcami Warszawy, zastanówcie się, czy przypadkiem część z tych pieniędzy, które miały pójść na łapówki, to nie są pieniądze, które płaciliście w ramach tych podwyżek. To jest jeszcze oczywiście pytanie otwarte.